Umiejętne zarządzanie swoimi finansami polega nie tylko na kontrolowaniu wydatków i wyrabianiu w sobie dobrych nawyków zakupowych, lecz także na umiejętności oceny, kiedy danego przedmiotu warto się już pozbyć lub go po prostu sprzedać. Dzisiaj będzie właśnie o sprzedawaniu, jako o sposobie na oszczędności i dorobienie do budżetu. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką, ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście jakie mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. Partnerem tego odcinka podcastu jest OLX. Portal, który daje nowe życie nieużywanym rzeczom i który może Wam pomóc w budowaniu oszczędności i tworzeniu dodatkowego źródła przychodu. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Girls Money Club. A dzisiaj mamy temat, który moim zdaniem jest bardzo ważny, ale często bywa zaniedbywany w kontekście. Rozmów na temat domowego budżetu i zarządzania swoimi finansami osobistymi. Chodzi mi o sprzedaż. Dlaczego sądzę, że ten temat jest zaniedbywany? Przede wszystkim dlatego, że gdy czytamy, rozmawiamy czy też konsumujemy jakieś treści dotyczące zarządzania budżetem domowym, to bardzo często pojawia tam się temat związany na przykład z mądrym wydawaniem pieniędzy. Z właściwymi dobrymi nawykami zakupowymi, z wprowadzaniem minimalizmu do naszego życia, z powstrzymywaniem się od emocjonalnych zakupów czyli ten temat wydawania pieniędzy bardzo często jest omawiany już dość konkretnie i szczegółowo. Natomiast, tak naprawdę, równie ważne jak wyrobienie w sobie dobrych nawyków finansowych, jest to, żeby również wyrobić w sobie nawyk pozbywania się ze swojego otoczenia rzeczy, które już nam nie służą, które już nam nie są potrzebne, albo które wywołują w nas złe wspomnienia, złe uczucia, takie, których po prostu z różnych przyczyn nie potrzebujemy lub nie chcemy mieć w naszym życiu. Umiejętne pozbywanie się rzeczy ma wiele plusów i ja to widzę po sobie, dlatego że jakiś czas temu już Dobrych, dużych kilka lat temu, do mojego życia wprowadziłam zasady związane z minimalizmem i faktycznie na bieżąco robię przegląd swoich rzeczy, po to, żeby niektóre z nich oddać, a inne z nich sprzedać. To ma duże znaczenie nie tylko w kontekście porządku w naszym domu i tego, że nam po prostu się żyje w przyjemniejszym otoczeniu. To ma także duże znaczenie dla porządku w naszej głowie. No, bo musimy po prostu wtedy ogarniać mniej rzeczy, więc też wygodniej nam się żyje, ale przede wszystkim to ma też pozytywne przełożenie na nasze finanse, dlatego że rzeczy, których nie potrzebujemy i których nie chcemy z wielu różnych przyczyn, to są rzeczy, które mogłybyśmy sprzedać i te zyski przeznaczyć na cele, które są dla nas ważne. I dzisiaj będę właśnie o tym mówić. Opowiem Wam o tym, Jakie są moje wskazówki dotyczące umiejętnego pozbywania się rzeczy z naszego otoczenia i sprzedawania tych rzeczy, które są już nam niepotrzebne albo których już nie chcemy mieć w swoim życiu? Już we wstępie poniekąd zasugerowałam, dlaczego moim zdaniem warto pozbywać się rzeczy, czy też sprzedawać rzeczy, których już nie chcemy lub nie potrzebujemy mieć w swoim otoczeniu. No, ale, właśnie, dlaczego ja to robię? Jakie są moje motywacje dotyczące porządkowania swojej przestrzeni i sprzedawania tych rzeczy, które są już mi niepotrzebne? Przede wszystkim, taką najważniejszą motywacją i też taką, którą chciałabym, żeby każda z Was sobie wdrożyła w życie w kontekście własnych finansów, to pamiętanie o tym, że jeśli czegoś nie używasz, to jest Twój koszt. Tak naprawdę nie ma znaczenia, ile Ty wydałaś pieniędzy, na coś w przeszłości, ile cię kosztowały dane ubrania, dane bibeloty do mieszkania. Jeżeli czegoś nie potrzebujesz, jeżeli nie ma to wartości sentymentalnej, i jeżeli to nie jest inwestycją, to wartość tego przedmiotu dla ciebie i tak wynosi zero, bo ty tego nie używasz, bo to zalega ci w szafie. Wręcz można powiedzieć, że jest to twój koszt, dlatego że przecież każda z nas ma ograniczone miejsce w mieszkaniu. I być może, żeby na przykład pomieścić dodatkowe rzeczy, dodatkowe niepotrzebne papiery, bibeloty itd., być może musisz dokupić na przykład nową szafkę w mieszkaniu. Więc faktycznie te zalegające rzeczy mogą być dla ciebie kosztem, zarówno tym kosztem emocjonalnym, bo trzeba coś z nimi robić i trzeba te rzeczy ogarniać, jak i takim kosztem już naprawdę materialnym i konkretnym, no bo trzeba miejsce w mieszkaniu. Pod dane przedmioty zorganizować. Kolejna przyczyna, dla której ja regularnie sprzedaję rzeczy, czy też oddaję rzeczy, to fakt, że ja po prostu wychodzę z założenia, że te wszystkie rzeczy, które nie są mi potrzebne, mogę wykorzystać lepiej. Co mam tutaj na myśli? Oczywiście w kontekście mojego domowego budżetu. Jeżeli ja sprzedam cokolwiek, to te pieniądze, które uzyskam z tej sprzedaży, nawet jeżeli nie będą duże, no to będą to wymierne kwoty, które mogę przeznaczyć na cokolwiek innego. Mogę to przeznaczyć w swoim stylu, na kupno na przykład jakiejś obligacji, czy po prostu ich zainwestowanie w różny sposób. Można też zrobić coś takiego, że na przykład przeznaczyć te pieniądze na kupno na przykład jakiejś złotej sztabki czy monety, albo na przykład srebrnej monety. Owszem, to wciąż będzie przedmiot, ale tym razem będzie to inwestycja. A nie coś, co ci po prostu zagraca przestrzeń. Więc tak naprawdę, im więcej tych rzeczy, które są ci niepotrzebne, sprzedaż, tym po prostu będziesz miała większy budżet. Moim zdaniem, takim chyba największym złudzeniem, które lubimy sobie wmawiać, jest to, że my po prostu, jeżeli coś mamy, to to coś nam się jeszcze kiedyś przyda. Prawda jest taka, że ja sama miałam wiele przedmiotów, no i niestety jeszcze parę takich przedmiotów mam co do których łudzę się, że kiedyś ich jeszcze użyję, ale tak naprawdę współcześnie można wypożyczyć praktycznie wszystko. Jeżeli czegoś naprawdę będziesz potrzebować, co i tak tak naprawdę nie jest pewne, co jest tylko Twoim domysłem, to zawsze będziesz to mogła kupić sobie kiedyś, czyli właśnie za te kilka, kilkanaście lat, kiedy to faktycznie będzie Ci potrzebne. Natomiast jeżeli coś Ci się nie przydawało przez ostatni rok, dwa czy trzy... No to szansa, że ci się przyda raz jeszcze w kontekście najbliższych lat, no powiedzmy sobie, jest mizerna. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać w kontekście sprzedaży rzeczy, których nie potrzebujemy, to fakt, że one po prostu zagracają nam przestrzeń, sprawiają, że gorzej nam się myśli, gorzej nam się organizuje codzienne sprawy. Ogólnie, ja muszę wam przyznać, że przez większość mojego życia byłam bałaganiarą i nadal myślę, że z tego się nie wyrasta. Nadal mam tendencję do tego, żeby tworzyć wokół siebie taki, powiedzmy, twórczy chaos, ale prawda jest taka, że nawet mi, która dobrze funkcjonuje w świecie pełnym niepewności i której ten chaos aż tak bardzo nie przeszkadza na co dzień, nawet mi pracuje się lepiej, gdy mam wokół siebie mniej przedmiotów i gdy mam bardziej uporządkowane biuro, bardziej uporządkowaną przestrzeń dookoła siebie. Więc minimalizm to nie jest tylko fanaberia. Minimalizm tak naprawdę pozwala nam lepiej zorganizować sobie czas i też mieć taką lżejszą głowę. No bo gdy nie mamy tego bałaganu dookoła siebie, to po prostu też można powiedzieć, że tego bałaganu nie mamy w głowie. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale u mnie to właśnie tak działa. Czyli ogólnie można powiedzieć, że sprzedanie niektórych rzeczy. To korzyść w zasadzie nie tylko dla naszego budżetu, o czym wspomniałam już wcześniej, ale to też jest korzyść dla naszej produktywności. Ja to widzę po sobie i polecam spróbować, czy to nie działa też na Was. No i czwarta rzecz, która może być ciekawą motywacją dla niektórych z Was do tego, żeby sprzedawać niektóre przedmioty, to fakt, że mogą one stanowić dla Was dodatkowe źródło przychodu. Jeśli na przykład macie dar do jakiegoś rękodzieła, na przykład potraficie robić jakieś piękne czapki, piękne swetry, jakieś ekokosmetyki, jakieś ozdoby do mieszkań, no to można sobie w ten sposób dorobić. I wiele osób tak robi, zwłaszcza w obecnych czasach, które są czasami coraz wyższych kosztów życia, no i też takimi czasami, w których wiele z nas zastanawia się nad dodatkowym źródłem przychodu, nad założeniem własnego biznesu. Więc. Próby takiej pierwszej sprzedaży niektórych rzeczy, które są przez nas wykonane, mogą być czymś w rodzaju takiego testu przed założeniem już większego własnego, samodzielnego biznesu. Warto też o tym pomyśleć właśnie w kontekście dodatkowego źródła dochodu. Skoro już wspomniałam o tym, dlaczego warto pomyśleć o sprzedaży rzeczy dookoła nas, no to teraz parę wskazówek dotyczących tego, co dokładnie warto sprzedać i co ja zresztą też regularnie sprzedaję, czy robię też przegląd tych rzeczy w moim mieszkaniu, właśnie pod kątem tego, by je oddać lub sprzedać. Pierwsza taka rzecz to są książki. Oj, tych książek mam całą masę, zresztą ja tonę w książkach i to nawet mimo faktu, że je regularnie sprzedaję. Jak wiecie, przez 10 lat wydawałam magazyn o inwestowaniu i ja otrzymywałam nawet w prezencie mnóstwo książek do recenzji, do tego, żebym się z nimi zapoznała, więc mam całe naręcza książek biznesowych, książek finansowych, no i różnego typu też książek hobbystycznych, które też sama sobie kupuję. Zresztą przecież jestem też pasjonatką podróży, więc mam mnóstwo książek podróżniczych. Jest tego dużo. Ale prawda jest taka, że ja dorosłam do tego, żeby mimo mojej ogromnej miłości do książek, mimo wszystko je sprzedawać. Zauważyłam, że po prostu w pewnym momencie samo przechowywanie książek zajmuje mi tak dużo przestrzeni, że po prostu przestaje mieć sens. Zwłaszcza że zdałam sobie sprawę z tego, że do większości tych książek po prostu nigdy nie wrócę. Ja też należę do takich osób, które jeszcze do niedawna. Nie za bardzo przepadały za innymi formami książek niż książki papierowe, więc lubiłam po prostu tak mieć tę namacalną książkę w rękach i sobie ją czytać, właśnie w fotelu czy na kanapie. Natomiast z czasem przekonałam się do Kindla, przekonałam się do audiobooków, no i po prostu spora część tych książek zaczęła być takimi przedmiotami, co do których wiedziałam, że do nich nie wrócę. Więc nie bez sentymentu na samym początku, ale zaczęłam je sprzedawać. Prawda jest taka, że współcześnie mamy do czynienia z ogromnymi możliwościami zapoznawania się z kolejnymi książkami, zdobywania wiedzy. Tej wiedzy jest mnóstwo. Jest ona faktycznie przekazywana w różnej formie. Ja, która tak naprawdę właśnie wolała książki w wersji papierowej, teraz jestem fanką czytników, teraz jestem fanką audiobooków. Bo po prostu mogę dzięki nim w wygodniejszy nawet sposób czytać książki. Mogę zabrać czytnik w podróż i po prostu sobie mieć tam kilka, kilkanaście książek naraz. No to jednak jest wygoda. Warto też pamiętać, że właśnie te książki, do których już nigdy nie wrócimy, już ich nigdy nie przeczytamy, po prostu niepotrzebnie nam zalegają na półce, podczas gdy one mogłyby po prostu cieszyć kogoś innego. Zwłaszcza na przykład, gdy to są książki specjalistyczne, gdy tę wiedzę już mamy, gdy nie musimy jej zdobywać na nowo, gdy to jest beletrystyka, czyli jakieś powieści, które przeczytałyśmy i raczej nie przeczytamy ich po raz kolejny, gdy to są reportaże, książki podróżnicze, które już przeczytałyśmy i co do których już wiemy, że nie będziemy ich czytać kolejny raz, tylko już chcemy na przykład pojechać w dane miejsce, to tych książek można się naprawdę pozbyć bez sentymentu. Ja faktycznie wiele książek już w moim życiu sprzedałam, i tutaj taki tip dla Was: jeżeli nie chce Wam się sprzedawać po jednej książce, ja na przykład często robiłam pakiety różnych książek tematycznych, tak żeby na przykład osoba, która jest daną tematyką zainteresowana, mogła od razu kilka tych książek kupić w pakiecie. To mi osobiście oszczędzało czas, no i myślę, że też oszczędzało czas i pewnie też pieniądze, chociażby te za wysyłkę. Tej osobie, która te książki kupowała. A więc, książki to jest taka pierwsza rzecz, o której pomyślałam, gdy zastanowiłam się nad tym, co ja porządkuję w moim życiu. No to właśnie, one są jako pierwsze. Przegląd moich książek robię regularnie i regularnie staram się stopniowo niektóre z nich sprzedawać. Kolejną kategorią rzeczy, których przegląd warto robić regularnie. I równie regularnie się ich pozbywać, tudzież sprzedawać, są oczywiście ubrania, buty i wszelkiego typu dodatki. Współcześnie możemy kupować ogromne ilości ubrań. Co więcej, my możemy kupować ogromne ilości ubrań nie tylko takich sieciówek, które są tanie, które nie mają zbyt dobrej jakości, które się rozwalają po sezonie czy dwóch. Ale możemy kupować też ubrania, które są coraz lepszej jakości, czyli takie ubrania, które faktycznie przetrwają lata. I tak naprawdę, niezależnie od tego, czy mam tutaj na myśli kategorię pierwszą czy drugą, czyli czy te nasze ubrania są dobrej czy słabej jakości, to prawda jest taka, że wiele z nich zalega nam w szafie dużo dłużej niż powinno. Co mam tutaj na myśli? Pewnie każda z Was intuicyjnie wie, że robienie takiego Przeglądu swojej szafy raz na jakiś czas potrafi naprawdę mieć wiele korzyści. Po pierwsze, porządkuje nasze otoczenie i sprawia, że żyje się nam przyjemniej. Po drugie, oszczędza nasz czas, bo nie musimy rano tracić czasu na to, żeby wybrać określoną koszulę czy zrobić sobie jakiś komplet. Im mniej mamy rzeczy i im więcej tych rzeczy do siebie pasuje, tym lepiej. Zresztą od tego są szafy kapsułowe. No i w końcu taki regularny przegląd szafy i sprzedanie części tych rzeczy potrafi być fajnym zastrzykiem pieniędzy do swojego domowego budżetu. Dlaczego uważam, że ten regularny przegląd szafy ma tak duże znaczenie? Mimo, że ja nawet nie jestem jakąś specjalistką od mody i nie jestem też osobą, która na to, żeby mieć rzeczy z najnowszej kolekcji, aż tak bardzo zwraca uwagę, to nawet ja po sobie widzę, że Muszę wręcz regularnie pozbywać się niektórych ubrań, jeżeli chcę zachować porządek w swojej szafie. I właśnie nawet nie chodzi mi to o te ubrania, które są słabszej jakości, chociaż oczywiście takie też jeszcze czasem w szafie mam. Gdy kupowałam ubrania jako dużo biedniejsza studentka, albo gdy kupowałam je po prostu dlatego, że mi się podobały w czasach, kiedy jeszcze nie zwracało się aż tak dużej uwagi na to, z jakiego są one materiału, i też w czasach, w których te lepsze materiały nie były aż tak bardzo dostępne, to kupiłam niektóre rzeczy i one mi zalegały w szafie. Większość z tych rzeczy, z tych sukienek niepotrzebnych, z tych T-shirtów, z tych spodni sprzedałam, bo stwierdziłam, że prawdopodobnie w tych sztucznych materiałach nigdy chodzić nie będę. Teraz stawiam na naturalne materiały i naprawdę to robi ogromną różnicę dla codziennego komfortu. Ale Wspomniałam wam o tym, że nawet gdy kupujemy rzeczy dobrej jakości, to tak naprawdę one też mogą nam zalegać w szafie. I nawet nie chodzi mi tutaj o rzeczy, które są w jakiś dziwnych kolorach, które nie pasują nam do reszty garderoby. Nie, po prostu czasem kupimy pod wpływem impulsu trzeci biały sweter, którego nie potrzebujemy i który owszem jest piękny i jest wspaniałej jakości, ale po prostu nie jest nam potrzebny. I po jakimś czasie stwierdzamy, że warto go sprzedać, bo nie będzie nam służył. Ale może być też tak, że na przykład kupiłyśmy kilka sezonów temu płaszcz świetnej jakości, albo właśnie jakąś garsonkę, garnitur, który też jest wciąż w świetnym stanie, ale te rzeczy po prostu nas już nie cieszą. No bo zauważamy, że na przykład na każdym zdjęciu mamy ten sam płaszcz i od pięciu lat chodzimy w tym samym płaszczu, który jest piękny, ale który nas już nie cieszy i nawet tak chcemy, dla takiej czystej radości z codzienności, wymienić sobie od czasu do czasu ten element garderoby. Więc skoro taki płaszcz jest jeszcze dobry, warto pomyśleć o jego sprzedaży. Ja wielokrotnie pozbywałam się rzeczy, które były rzeczami dobrej jakości, i tutaj warto pamiętać, że takie rzeczy można sprzedać w naprawdę dobrych, wysokich cenach właśnie po to, żeby zrobić miejsce w mojej szafie. Bo się okazywało, że kupiłam jakiś piękny sweter, którego użyłam dwa razy i nie użyłam go już nigdy więcej, a wciąż jest piękny, praktycznie nie ma śladów użytkowania, czemu nie miałby cieszyć kogoś innego? Ja też jestem ogromną zwolenniczką idei less waste, kupowania rzeczy z drugiej ręki. Sama bardzo często kupuję rzeczy z drugiej ręki i najczęściej są to rzeczy właśnie bardzo dobrej jakości, z naprawdę dobrych materiałów. No, i czasem też się okazuje, że po prostu noszę je przez jeden sezon, a później puszczam dalej w świat. Nie ma co przywiązywać się do ubrań, których po prostu już nie chcemy mieć. Ja myślę, że jest w ogóle wiele różnych aspektów dotyczących tych elementów garderoby, które powinnyśmy sprzedać i po prostu dać sobie szansę na to, żeby mieć więcej miejsca w szafie i żeby mieć więcej kasy w portfelu. Oczywiście takie klasyki jak kupowanie sobie za małych ubrań albo trzymanie za małych ubrań, albo za dużych ubrań na kiedyś, standardzik, tego też warto się pozbyć, bo przecież żyjemy tu i teraz. Kolejna rzecz to przedmioty, czy też ubrania, które są dopasowane do innej wersji nas, albo innego stylu życia. Myślę, że najbardziej to wyszło w czasie pandemii, kiedy większość z nas przestała chodzić w garsonkach, w garniturach. I się okazało, że mamy szafy pełne różnego typu oficjalnych ubrań, których już nie ubierzemy przez najbliższe lata. A nawet gdyby pojawiła się opcja, żeby do biura wracać, to wracamy na przykład w systemie hybrydowym, nie potrzebujemy tych kilkunastu czy kilkudziesięciu eleganckich koszul, i wtedy też warto się ich pozbyć. Bo być może ucieszą kogoś innego, być może ktoś inny je kupi w atrakcyjnej cenie. A nam po prostu zrobią miejsce w szafie i podreperują budżet. A więc, te wszystkie rzeczy też warto sprzedać. Chociażby po to, żeby kupić coś, co pasuje do naszego stylu życia tu i teraz. Książki i ubrania to są takie kategorie przedmiotów, których ja robię przegląd regularnie. Naprawdę regularnie przeglądam i sprzedaję te książki, które już mi nie są potrzebne ubrania, z których już nie korzystam, albo których po prostu już nie chcę nosić z różnych przyczyn, albo które nie pasują do mnie, do mojego stylu życia, do mojego rozmiaru, itd. A więc te dwie kategorie to są takie najczęstsze kategorie, jeżeli chodzi o moje zarządzanie rzeczami w domu. Natomiast tych kategorii rzeczy, które warto przeglądać i czasem też sprzedać, jest tu dużo więcej. Na przykład wśród takich rzeczy są meble. Meble, które już nie pasują do Twojego mieszkania, które zagracają przestrzeń, no ale czasem się okazuje, że po prostu chcemy zmienić wystrój jakiegoś pomieszczenia w naszym mieszkaniu. No i wtedy sprzedaż takiej starej rzeczy, starego mebla, po to, żeby zrobić miejsce na coś nowego, co będzie nas cieszyć, jest naprawdę fajne. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że życie jest krótkie i warto zadbać o to, żeby żyć w miejscu, w którym czujemy się dobrze żeby też otaczać się przedmiotami, które budzą w nas takie ciepłe uczucia, w otoczeniu w których czujemy się dobrze, bo to jednak ma znaczenie. To ma znaczenie dla naszego samopoczucia, dla naszej psychiki, dla naszej produktywności, no można by było tutaj naprawdę wiele wymieniać. A więc warto po prostu tworzyć wokół siebie taką przestrzeń na te rzeczy, które sprawiają nam radość i oczywiście te rzeczy, których potrzebujemy. Kolejna kategoria to są różnego typu przedmioty, typu stara elektronika, jakieś przedmioty sportowe, hobbystyczne. Często mamy takie rzeczy, do których my już nie wrócimy, wiemy, że jest jakaś dyscyplina sportu, której spróbowałyśmy i do której nie wrócimy, no a te rzeczy to lubią zalegać nam gdzieś w czeluściach naszej szafy, podczas gdy można byłoby tam zrobić miejsce na coś innego i przy okazji nieźle zarobić, bo często te przedmioty sportowe czy hobbystyczne. Potrafią faktycznie kosztować całkiem sporo, nawet na rynku wtórnym, nawet jako używki, więc warto przejrzeć, co tam mamy w tych czeluściach, szafy. Tak samo różnego typu przedmioty kolekcjonerskie. Jeżeli kiedyś zbierałaś znaczki, albo ktoś z Twojej rodziny zbierał znaczki i już nawet do nich nie zagląda i nawet nie traktuje już ich jako jakąkolwiek zajawkę, no to warto oczywiście po skonsultowaniu tego. Warto też pomyśleć o sprzedaży, bo być może ktoś jest kolekcjonerem, który poluje na te przedmioty, i ta sprzedaż danej rzeczy czy danej kolekcji to będzie takie win-win. Ty będziesz miała więcej kasy w budżecie, a dana osoba, która to kupi, będzie zadowolona z uzupełnienia swojej kolekcji. To też warto przemyśleć. Osobną kategorią są również wszelkiego typu rzeczy, które po prostu wywołują w nas niemiłe wspomnienia. To jest taka trochę niewygodna kategoria, ale warto pamiętać o tym, że jeżeli my trzymamy w swoim otoczeniu coś, co budzi nasze niemiłe wspomnienia, co wywołuje takie nieprzyjemne kłucie w brzuchu i co sprawia, że po prostu nie czujemy się dobrze, że wracają jakieś wspomnienia, których nie chcemy mieć, to być może warto się tego pozbyć. Bo naprawdę, naprawdę te rzeczy, które mamy dookoła nas, mają znaczenie w kontekście naszego komfortu psychicznego. No a przecież no każda z nas ma jakieś nieprzyjemne wspomnienia, większego lub mniejszego kalibru. To mogą być jakieś popełnione przez nas błędy, których nie chcemy już rozpamiętywać, a jakaś rzecz nam o nich przypomina. To może być trudne rozstanie i rzeczy naszego ex czy naszej eks, które zalegają w mieszkaniu, no i tak naprawdę nie chcemy już na nie patrzeć, bo też wywołują w nas takie niemiłe emocje. To może być jakaś dotkliwa porażka, jakaś porażka zawodowa, jakaś porażka związana z inną sferą naszego życia, której też tak naprawdę nie chciałybyśmy pamiętać, bo już wyniosłyśmy z niej jakieś wnioski i po prostu chcemy iść dalej. Te wszystkie przedmioty, które sprawiają, że kiedy na nie patrzysz, to po prostu masz w sobie te nieprzyjemne uczucia, warto sprzedać. Warto sprzedać, oddać cokolwiek, ale nie warto się nimi otaczać. Bo przeszłość już była, przeszłość nie zmienisz, i warto odciąć ją taką grubą kreską i żyć dalej. No i przede wszystkim nie zadręczać się tymi nieprzyjemnymi wspomnieniami. No i ostatnia kategoria, która moim zdaniem ma duży sens, jeżeli masz jakieś talenty, które dotyczą jakiegoś rzemiosła, jakiegoś rękodzieła. To jest właśnie sprzedawanie tych rzeczy dookoła siebie, które robisz sama. Być może masz jakieś hobby, które możesz spieniężyć, być może hobbystycznie na przykład robisz jakieś piękne szaliki, być może robisz jakieś ładne obrazy, być może robisz ekokosmetyki, sojowe świece. Ja wiem, że gdy myślimy o czymś takim w kontekście naszego hobby, no to czasem nie mamy do tego takiego materialnego podejścia. Ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie coś sprawia ci dużą radość, to być może warto o tym pomyśleć jako sposobie na dodatkowe źródło przychodu. To jest decyzja, którą już musisz podjąć sama, i ta decyzja tak naprawdę na samym starcie wcale nie jest wiążąca, bo przecież możesz sprzedać na początek tylko kilka przedmiotów, zobaczyć jaki jest feedback, jaki jest odbiór tych przedmiotów, i jeżeli zobaczysz, że jest on całkiem przyjemny, jeżeli widzisz, że na Twoje przedmioty jest popyt, to wtedy tak naprawdę dopiero będziesz musiała podjąć decyzję, czy chcesz już zakładać działalność gospodarczą, czy chcesz zrobić z tego osobny biznes, czy po prostu mieć hobby, na którym możesz sobie dorobić. Pamiętajcie, że też współcześnie jest coś takiego jak działalność nierejestrowana, czyli gdy zarabiamy relatywnie niewiele w każdym miesiącu, to nie musimy rejestrować spółki, rejestrować działalności gospodarczej. Tylko możemy po prostu wystawiać zwykłe rachunki i też w ten sposób sobie do budżetu dorobić. Przemyślcie to, zwłaszcza jeżeli właśnie macie jakieś takie hobby i otaczacie się nawet przedmiotami, które robicie dla fanu, które po prostu Wam się podobają, a które Niekoniecznie chcecie mieć we własnej przestrzeni, bo być może na przykład lubicie robić grafiki, ale macie już zapełnione swoje ściany i w większości tych grafik już nie potrzebujecie mieć. Być może one ucieszą kogoś innego. Albo być może ten piętnasty sweter, który robisz dlatego, że po prostu relaksujesz się w ten sposób, że dziergasz swetry. Być może ten ręcznie robiony sweter, który jest oryginalny i którego nie ma nikt inny, będzie dla kogoś naprawdę czymś wyjątkowym, a tobie uwolni przestrzeń na tworzenie kolejnych przedmiotów. Tak jak wspomniałam Wam na początku, partnerem tego odcinka podcastu jest OLX, o którym zresztą całkiem niedawno wspominałam Wam w moich mediach społecznościowych w kontekście wspierania psów i kotów ze schronisk. Ja jako psiara bardzo doceniam takie akcje i dlatego z chęcią przyjęłam propozycję współpracy, ale dzisiaj wspominam Wam o OLX w innym kontekście. Oczywiście w kontekście oszczędzania i tworzenia dodatkowego źródła przychodu. Na tym portalu możecie bowiem, jak być może już wiecie, sprzedać nieużywane i niepotrzebne wam rzeczy albo kupić z drugiej ręki to co jest wam akurat potrzebne, korzystając bardzo często z atrakcyjniejszej ceny, czasem też korzystając z taniej, wygodnej i bezpiecznej przesyłki OLX, którą też już sama próbowałam. Ja w ogóle sama na OLX kupiłam i sprzedałam już trochę rzeczy, od ubrań przez książki po nawet meble. I sama jestem ogólnie dużą zwolenniczką idei less waste, dlatego mam w swojej szafie mnóstwo ubrań z drugiej ręki, a jeśli czuję, że nie będę ich używać, to puszczam je dalej w świat. Ogólnie moim zdaniem, przechowywanie niepotrzebnych rzeczy to nie tylko kwestia bałaganu, tylko to jest przede wszystkim także strata pieniędzy. O ile lepiej jest, gdy po prostu te rzeczy cieszą już kogoś innego i faktycznie są wykorzystywane przez kogoś innego. No i już nie mówiąc o tym, że dzięki pozbywaniu się tych niepotrzebnych rzeczy z otoczenia, możemy zaoszczędzić pieniądze, albo nawet dorobić sobie do budżetu i dzięki temu możemy przeznaczyć te pieniądze na co tylko chcemy, czy to jest oszczędzanie na otworzenie własnego biznesu, czy na wkład własny na mieszkanie, czy na wymarzoną podróż do Paryża, czy na budowanie poduszki finansowej, tak bardziej w moim stylu, albo na naukę inwestowania. Nawet możecie sobie zrobić takie wyzwanie, że gdy sprzedajecie te używane rzeczy, to przychody z każdej sprzedanej rzeczy możecie przekazywać od razu na osobne konto i patrzeć, ile dzięki temu oszczędziłyście. To naprawdę potrafi działać na wyobraźnie. Tak podsumowując, sądzę, że o ile oczywiście, gdy zarządzamy naszymi pieniędzmi, to warto jest patrzeć, na to, jak te pieniądze wydajemy, co kupujemy, wyrabiać w sobie dobre nawyki zakupowe, to moim zdaniem bardzo ważnym nawykiem, który warto wprowadzać w swoje życie, jest też to, żeby regularnie robić przegląd swoich przedmiotów i po prostu sprzedawać, czy też oddawać te rzeczy, które już nam nie są potrzebne, które nie budzą już w nas radości czy pozytywnych uczuć. I które po prostu mogą służyć lepiej komuś innemu, bo to jest tak naprawdę taki nawyk, który przyda się nam nie tylko w trudnych czasach, nie tylko wtedy, kiedy nie możemy dopiąć naszego budżetu, ale to jest także pozytywny nawyk, gdy mamy komfortową ilość pieniędzy, no bo przecież takie uporządkowanie przestrzeni przydaje się każdej z nas. I ja na przykład, mimo że w moim życiu ta ilość pieniędzy jest już komfortowa, Nadal regularnie robię sobie przegląd rzeczy, regularnie się ich pozbywam, sprzedaję, niektóre z nich oddaję, bo po prostu uważam, że mogą cieszyć kogoś innego, a dla mnie po prostu mogą przynieść korzyści finansowe i korzyści z faktu, że mam większy porządek dookoła siebie. I to już tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchałyście tego odcinka. Oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, to dajcie znać na kontakt.małpagersmoneyclub.pl. Albo piszcie do mnie na Instagramie dorota.sierakowska. Ja oczywiście wszystkie wiadomości od Was bardzo chętnie czytam, zwłaszcza jeżeli na przykład dotyczą one ciekawych tematów, propozycji do kolejnych odcinków, więc jak najbardziej możecie mi dawać znać, jeżeli jakiś temat Was zaintryguje, jeżeli chciałybyście, żebym jakiś temat w naszym podcaście Girls Money Club poruszyła. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.